Likaon to mało znane zwierzę należące do grupy psowatych. Swym wyglądem przypomina trochę hienę, trochę zliczałego psa. Pod wieloma względami Likaony są niezwykłe i wyjątkowe. Są bardzo szybkie i wykazują bardzo rzadko spotykane u zwierząt przywiązanie do innych osobników swojego stada. Niestety, tym niezwykłym zwierzętom grozi wyginięcie, a na wolności pozostało około 6000 osobników. W przetrwaniu pomaga im niezwykła szybkość i zwinność. Podczas polowania Likaony mogą biec z prędkością do 72 km na godzinę. Co prawda taką prędkość są w stanie osiągnąć tylko podczas zrywów na krótkich odcinkach. Jednak podczas pościgu za pożywieniem może mieć to kluczowe znaczenie. Na dłuższym dystansie, dochodzącym do 5 km, są w stanie utrzymać prędkość nawet 60 km na godzinę. Likaony stosują rzadką wśród zwierząt zasadę jeden za wszystkich. Wszyscy za jednego. Stado nie porzuca nawet starych i schorowanych osobników, troszcząc się o nie do samego końca. Stada mogą liczyć nawet 60 sztuk, a przewodzi mu dominująca para. Jednak można powiedzieć, że w takim stadzie występuje demokracja, ponieważ wszyscy członkowie stada polują, śpią i rozmnażają się w tym samym czasie, zachowując bardzo rozwinięte więzi stadne. Mały, niepozorny, a jakiś szybki. Popularny szarak jest w stanie rozpędzić się do 80 km na godzinę. Co prawda maksymalną prędkość jest w stanie otrzymać zaledwie przy 20 m, jednak to potężne przyspieszenie może mieć kluczowe znaczenie podczas ucieczki przed drapieżnikami. Długie potężnie tylne nogi, które w gwarze myśliwskiej noszą nazwę skoków, umożliwiają im rozpędzanie się tak dużych prędkości oraz zachowanie niebywałej zwinności i skrętności. Im dłuższe łapy ma królik, tym szybciej może biec. A więc wiele zależy tu od budowy ciała poszczególnych osobników. Przednie łapy wyposażone są w 5 palców, a tylne w cztery. W przeciwieństwie do większości zwierząt kończyny dolne nie są zakończone poduszkami, a bardzo gęstymi włosami, które tworzą coś w rodzaju szczotki. Ostre pazury ułatwiają dodatkowo przyspieszanie, manewrowanie i skręcanie. W porównaniu z zwem, którego można uznać za Sprintera, Antylopa Indyjska jest długodystansowcem. Potrafi utrzymać zawrotną prędkość dochodzącą do 80 km na godzinę przez ponad 1,5 km. Podczas sprintu z maksymalną prędkością każdy krok tej niewielkiej antylopy, to znaczy odległość między odciskami kopyt, wynosi prawie 7 m. Dodajmy do tego fakt, że antylopa indyjska osiąga stosunkowo niewielkie rozmiary, dorasta do 85 cm wysokości i 60 kg wagi. Przy takiej budowie ciała ten 7-metrowy skok robi naprawdę duże wrażenie. Jak sama nazwa wskazuje, gatunek ten zamieszkuje praktycznie cały Półwysep Indyjski i żywi się głównie trawą, a osobniki żyjące w niewoli owsem. Niezwykła szybkość antylopy indyjskiej zauważona została w mitologii hinduskiej, gdzie zwierzę to występuje jako to, które ciągnie rydwan bogów. Z kolei skóra pozyskana z antylopy uważana jest za świętą, a zasiadać mogą na niej tylko wybrani kapłani. Lew jest drugim najszybszym dzikim kotem na świecie. Osiąga maksymalnie 81 km na godzinę, jednak wyłącznie na bardzo krótkich dystansach zaledwie kilkuset metrów, z tego powodu jego technika polowania na szybkie antylopy musi opierać się na zasadce. Przed rozpoczęciem pościgu Lew uważnie obserwuje swoją ofiarę i zbliża się do niej tak blisko jak to tylko możliwe. Po rozpoczęciu natarcia ma tylko kilkanaście sekund na doścignięcie ofiary, w przeciwnym razie ta zdoła uciec. Ważący aż 250 kg i dorastający do 3,5 metra długości lew jest największym kotem na afrykańskiej sawannie. Podziw budzi nie tylko jego potężna sylwetka, masywne łapy zakończone ostrymi pazurami oraz imponująca grzywa, ale także szybkość. Między innymi, przez te właśnie cechy lew uznawany jest za króla zwierząt. Gdyby komuś było mało potężnych i przerażających cech, wspomnijmy jeszcze o przeraźliwym ryku, który słychać z odległości nawet 5 kilometrów. Duża antylopa dzieląca się na dwa gatunki gnu niebieskie oraz czarne. Oba są bardzo szybkie, co pozwala im na ucieczkę przed drapieżnikami. Choć lepiej radzą sobie no w biegach wytrzymałościowych niż w sprincie, to na krótkich odcinkach są w stanie rozwinąć prędkość do 81 km/h. Gnu często pasą się w mieszanych stadach wraz z zebrami, co zwiększa skuteczność wykrywania drapieżników oraz zwiększa szansę na powodzenie ucieczki. Trzeba przyznać, że jest to dość sprytne, choć okrutne, ponieważ zebry są znacznie wolniejsze. Niż antylopy Gnu. Zebra rozwija do 65 km na godzinę, podczas gdy Gnu może przyspieszyć do 81. W obliczu ataku na mieszane stado, Gnu pozostawią zebry w tyle, choć oczywiście szybkość to nie jedyny czynnik wpływający na powodzenie ucieczki przed drapieżnikami. Co roku, kiedy kończy się pora deszczowa, stada liczące setki tysięcy antylop Gnu migrują na sawanny w poszukiwaniu wody i pożywienia. Wraz z nimi przemieszczają się inne zwierzęta, m.in. zebry czy gazele. Jest to tak zwana wielka migracja zwierząt, którą można uznać śmiało za prawdziwy cud natury. Choć antylopy gnu są pożywieniem dla wielu drapieżników, to nie są gatunkiem zagrożonym. Co więcej, bardzo dobrze rozwijają się w warunkach hodowlanych, a pierwsze na świecie narodziny gnów niewoli miało miejsce w 1887 roku we Wrocławskim Zoo. Dawniej znany jako Springbok z języka afrykanerskiego, Spring znaczy skok, a bok znaczy antylopa, czyli w wolnym tłumaczeniu możemy powiedzieć, że skacząca antylopa. Jest to średniej wielkości smukła antylopa w długich nogach, występująca w południowej Afryce. Na grzbiecie posiada charakterystyczny fałd skórny pokryty białą sierścią, która w normalnych warunkach pozostaje niewidoczna. Kocznik antylopi potrafi unieść tę fałdę odsłaniając białą sierść. W obliczu zagrożenia lub podniecenia skocznik wykonuje charakterystyczne podskoki na wysokość nawet 4 metrów. W czasie podskoku wygina swój grzbiet i odsłania jaśniejszą sierść znajdującą się na fałdzie skórnym. Zachowanie to nie zostało dokładnie poznane, a przypuszcza się, że w ten sposób skoczniki demonstruje swoją siłę i sprawność bądź prowokuje drapieżniki do ataku. Kiedy zostanie zaatakowany, momentalnie osiąga prędkość do 88 km na godzinę. W biegu potrafię wykonywać długie skoki i ostre zakręty, myląc w ten sposób napastnika. Bieg na najwyższych obrotach nie trwa jednak długo. Skoczniki są kiepskimi biegaczami długodystansowymi. W czasach apartheidu skocznik był symbolem narodowym RPA, a jego podobiznę można było znaleźć na samolotach sił powietrznych, pociągach czy na emblematach klubów sportowych. Quarter Horse to amerykańska rasa koni, która wyróżnia się w sprincie na krótkich dystansach. Jego nazwa wzięła się od zdolności do wyprzedzania koni innych ras w wyścigach na ćwierć mili, czyli około 400 metrów lub mniejszych. Niezwykle szybko przyspiesza i przez krótką chwilę jest w stanie utrzymać prędkość nawet 89 km na godzinę. Jest to konio atletycznym umięśnieniu, zwartej i krępej budowie. Posiada małą i krótką głowę, szeroką klatkę piersiową i mocno zaokrąglony umięśniony za. Typ wyścigowy tego konia charakteryzuje się dłuższymi nogami przy zachowaniu dużej muskulatury. Pomimo krępej budowy konie te są niezwykle zwinne. Quarter Horse jest dobrze znany zarówno jako koń wyścigowy, jak i ze ze względu na swoje występy na rodeo, pokazach koni oraz jako koń użytkowy na amerykańskich ranczach. Doskonale sprawdza się w pracy z żywym inwentarzem, szczególnie bydłem. Koń ten bardzo dobrze nadaje się do skomplikowanych i szybkich manewrów wymaganych w konkurencjach związanych z ujeżdżaniem w stylu western, a także w pracach polowych w skokach przez przeszkody czy podczas polowań. Tak szerokie zastosowanie sprawia, że obecnie zarejestrowanych jest ponad 4,5 miliona koni tej rasy, głównie w USA, co czyni ją najliczniejszą rasą koni na świecie. Widłoruk, nazywany antylopą amerykańską, jest najszybszym zwierzęciem na długich dystansach. Może przebiec odcinek do 6 km ze średnią prędkością 56 km na godzinę, a maksymalną szybkość 89 km na godzinę jest w stanie utrzymywać przez około 1,5 km. W czasie tego sprintu wykonuje skoki na odległość nawet 6 metrów. Choć nie jest to najszybsze zwierzę lądowe na świecie, należy do niego nieco mniej zaszczytny, ale nadal imponujący tytuł najszybszego saka na półkuli zachodniej. Wydawać by się mogło, że Nazwa antylopa amerykańska brzmi całkiem sensownie, ale w praktyce widłoruk nie należy do tego gatunku. Jego najbliższymi krewnymi są żyrafa i okapi. Widłoruk amerykański posiada bardzo duże oczy, które pozwalają mu widzieć w rozpiętości 320 stopni, podczas gdy u człowieka jest to marne 120. Co więcej, jego serce i płuca są nad wyraz rozbudowane, co pozwala dostarczać dużą ilość tlenu, Niezbędnego w trakcie szybkiego biegu. Obecnie, w swoim naturalnym środowisku, róg amerykański nie ma sobie równych. W przeszłości, zanim wyginął Gepard, amerykański, jego życie było znacznie trudniejsze, ponieważ Gepard ten dorównywał mu szybkością. Dziś nie ma żadnej konkurencji. Struś jest najwyższym i najcięższym gatunkiem ze wszystkich żyjących obecnie ptaków. Choć jego masa oznacza, że latanie nie wchodzi w rachubę, Struś przystosował się do życia i przetrwania na ziemi w inny sposób. Brak latania, które dla większości ptaków jest sposobem na ucieczkę przed drapieżnikami, nadrabia nadzwyczajną szybkością. To znakomity sprinter który może biec z prędkością średnio 72 km na godzinę, a w maksymalnych momentach nawet 97. W czasie takiego biegu struż stawia kroki, które mają prawie 4 metry długości. Choć stróż jest w stanie utrzymać maksymalne tempo tylko przez kilkanaście sekund, może to mieć kluczowe znaczenie w wyścigu, którego stawką jest życie. Jeśli drapieżnik nie jest bardzo szybki, ale próbuje zmęczyć ofiarę długim dystansem, stróż jest w stanie do Trzymać mu kroku. Może biec z prędkością nawet 50 km na godzinę przez około pół godziny. Choć na świecie są szybsze zwierzęta niż struś, to nie można odmówić mu jednego. To najszybsze zwierzę świata. Gepard to najszybsze zwierzę lądowe na świecie. Na krótkich dystansach osiąga zawrotną prędkość dochodzącą do 120 km na godzinę. Choć większość osobników jest w stanie utrzymać taką szybkość przez mniej więcej minutę, czyli około 450 m, nie można mu odmówić. Jest królem szybkości wśród zwierząt poruszających się po lądzie. Co ciekawe, podczas krótkiego biegu z maksymalną prędkością, Gepard. Spędza więcej czasu w powietrzu niż na ziemi. Od zera do setki przyspiesza w mniej niż trzy sekundy, czyli szybciej niż potężne samochody sportowe posiadające